Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu dziennikarzy regionalnych i lokalnych z wicepremierem, ministrem gospodarki, panem Januszem Piechocińskim. Szanowni Państwo, ja chciałam powiedzieć, że w Ministerstwie Gospodarki na tej sali jeszcze nie widziałam tylu dziennikarzy. Chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. O tym, co istotne, o tym, co ważne, czyli o naszej gospodarce. Jak Państwo wiecie, deklarowałem po swoim partyjnym zwycięstwie, ale także po wejściu do rządu, że będę starał się odmienić polską politykę i koncentrować w najbliższych miesiącach i latach nie tylko narodowy dyskurs, ale także budowanie narodowych priorytetów w obszarze polityki gospodarczej, gospodarki, funkcjonowania obywatelskiego społeczeństwa, a także odpowiedzi, szukanie odpowiedzi na te wyzwania, które są przed nami w przestrzeni europejskiej, ale i w przestrzeni krajowej. W sposób szczególny więc witam Was, reprezentantów mediów samorządowych, lokalnych i regionalnych. Cieszę się, że tak wielu z Państwa przyjęło to zaproszenie i że tutaj właśnie w sali pod Kopułą myślę, że zaczynamy tą normalną i zwykłą praktykę. I traktuję Państwa jako ambasadorów, tych, którzy mogą pomiędzy władzą centralną, tą większą polityką, ale którzy na co dzień funkcjonują także w świecie lokalnym i regionalnym, gdzie jest bardzo ważny partner dla realizacji celów polityki, narodowej polityki gospodarczej, czyli samorząd, gdzie jest w końcu sól naszej przedsiębiorczości, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa. Jesteśmy tym krajem, który w tym trudnym okresie niepewności światowej, gospodarczej nieźle znosi te wszystkie dolegliwości, które szczególnie w roku 2008-2009 i z całą siłą w kolejnych latach rzuciły na kolana znaczną część nie tylko gospodarki europejskiej. W ogóle wydaje się, że pytanie dzisiaj, kiedy kończy się, zaczyna się kryzys, jest pytaniem przede wszystkim o to, gdzie, u kogo, jak głęboki i na ile. Otóż wydaje się, że za nas narodowy sukces odpowiada nie tylko prezydent, premier czy kandydaci na nowych premierów, politycy, ale odpowiadamy my wszyscy. Oczywiście im kto wyżej, tym bardziej. To, w związku z tym, patrząc na te nasze dokonania roku 2010, 2011 czy 2012, pamiętajmy o tym, że gdyby było więcej racjonalności w naszych społecznych, także ekonomicznych działaniach, więcej wspólnotowego i racjonalnego współdziałania, to pewnie te słupki mogły być jeszcze wyższe. W tej chwili poprzez udział kapitału zagranicznego w Polsce, ale także poprzez coraz większą internacjonalizację polskiej gospodarki i polskiej przedsiębiorczości, mamy do czynienia z nowymi zjawiskami. Nasz świat w końcu, nie tylko świat Obamy, prezydenta Chin, G2, G8, G20, ONZ-u, Unii Europejskiej, zastanawiamy się, jakie wnioski wyciągnąć z tej zawieruchy globalnej. Sami zadajemy sobie w końcu pytanie, czy już światowy kryzys jest za nami, skoro wiemy, że po wielkiej skali wzywania do aktywnego państwa wpompowano z budżetów albo kosztem deficytu budżetowego wpompowano w gospodarkę wielkie pieniądze i pytanie, czy to już jest ta stabilizacja, czy też po aktywnej działalności prezydenta Obamy, aktywnych działań kierownictwa partii państwa chińskiego. Także na kontynencie europejskim mieliśmy różne rodzaje interwencjonizmu państwowego, a także w końcu jest pytanie o rolę państwa w naszej przestrzeni. Proszę zwrócić uwagę, w tej sali nie tak dawno odbyła się wielka debata, podczas której zadałem pytanie, jak rozumiemy dzisiaj, jak interpretujemy to, co ja nazywam patriotyzmem gospodarczym. I uwaga, nie próbowałem tego definiować, co niektóre media podchwyciły. Ale ja tylko stawiałem pytanie i to pytanie, uwaga, chciałbym, żebyście Państwo w moim imieniu, w imieniu polskich przedsiębiorców, polskiej polityki postawili także obywatelom. Aby to nie było tak, że nie chcemy aktywnego państwa, kiedy nam się powodzi, kiedy mamy sukcesy nie tylko w gospodarce, bo wtedy aktywne państwo może nam przeszkadzać, ale kiedy nam nie idzie, to wtedy dopominamy się, żeby nasze państwo było aktywne, łącznie z podtrzymaniem mojego miejsca pracy,
mówię to ze szczególnym nasileniem na to słowo moje. W związku z tym tak ważne jest, żebyśmy nie lekceważyli tego, co nazywamy tradycyjnym polskim przemysłem, tym, który nazywa się górnictwo i hutnictwo, mieli pełną świadomość, że trzeba go modernizować, że wokół tych wielkich zakładów, które muszą utrzymywać zdolność konkurencyjną, warto, żeby powstawały te nowe przedsiębiorstwa. Zwracam uwagę, że bardzo istotne dla wszystkich procesów, także dla polityki gospodarczej, jest równowaga makroekonomiczna. Polska w ostatnich latach w sposób istotny zbiła inflację, jednocześnie w tych latach posiadając stosunkowo wysokie impulsy proinwestycyjne i mając jedną z wyższych w Europie dynamik inwestycji i konsumpcji. No, zwracam uwagę na to, co jest bardzo istotne. Polska w dalszym ciągu jest trzecim, czwartym rynkiem na świecie pod względem atrakcyjności lokowania inwestycji zagranicznych. W związku z tym te 150 kilka miliardów euro zakumulowanych inwestycji w Polsce to jest wielkie osiągnięcie. Ale uwaga, o inwestycjach zagranicznych nie myślimy tylko w kategoriach, że jest to dobrodziejstwo. Pamiętajmy o tym, że za ich wejściem, tworzeniem miejsc pracy, wzrostem dochodów budżetowych dla miejscowego samorządu czy państwa idzie także transfer środków, które w przestrzeni naszej gospodarki zostały wypracowane.